cześć, moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku Randomowej Kiny. Dzisiaj z gry Lost Castle. Słuchajcie, dopiero teraz zobaczyłam tego pająka. Grę zobaczyłam jakiś czas temu na Steamie. Nie ukrywam, że zapowiada się obiecująco. I postanowiłam, że hajs, który dzięki mojej ukochanej skarbie, pozdrawiam serdecznie, bardzo ci za to dziękuję, ostatnio mi wpada z kart. Udało mi się sobie tą gierkę zakupić. Także chciałam ją wam dzisiaj pokazać. Ja pograłam tylko chwilę i jak na razie gra bardzo mi się spodobała, więc stwierdziłam, że... No, jak widzicie, level 0, runda 1. Ruszamy sobie z nowym save'em. Zobaczycie zaraz historię. Tak, jego rytuał w końcu będzie kompletny, no i oczywiście podbije cały świat i wszystko będzie jego. Muahahahaha. Wiem, to potrzebowaliście wytłumaczenia, zdaję sobie z tego sprawę. Przy okazji miesiączki przypominam, że jest weekend, są promocje na G2, więc jak macie ochotę, link macie w opisie filmu. Możecie sobie zerknąć, skosztę cerwlinka, będzie mi bardzo miło. Bum, 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 bum. Chyba nie lubi fioletowego, wiecie? A tak wyglądających tęgich... To ja nie lubię. Dostać taką siekierką w łebek to tak raczej... Raczej srogo. W ogóle przypomina mi to potworka z jakiegoś filmu? Czy to nie było trochę podobne do potworków z Pitch Blacka? Ogląda się Pitch Blacka? Zajebisty film przy okazji. Tylko oczywiście demony siedzą w zamku. Miał być w kastlu. No oczywiście... Ruszamy na zamek, nie? Żeby nie było... Okej, okay, takim ziomkiem jeszcze nie walczamy. Jest parę różnych rodzajów ziomków. Możemy... Mamy normalny atak. Mamy atak specjalny, to jest jako skill. Nie, to jest skill. To jest mocniejszy atak. Różne postacie mają różne ataki, ale to myślę, że wam będę w stanie pokazać, bo wątpię, żebym cała gra nie przyszła na jednej postaci, nie? Tak, zbieramy hajsy. Zbieramy jakiegoś takiego dynksa fioletowego. Za to się postać rozwija. Są skrzynki, ze skrzynek nam wypadają itemy. Czekaj. Mamy oczywiście jedzonko, możemy je sobie jeść. Mamy statusa. O nie, podnoś, 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 dobra. A, tutaj nie mamy wyjścia, po prostu postać sama idzie. Byłam ciekawa, czy mogę minąć tą pułapkę, ale nie. Ja ci dam news life. A human. Zaraz, to tłumaczyć to, to czytam po angielsku. Nowy niewolnik, człowiek, hehe. Znowu sobie zdaję sprawę z tego, że hehe jest dla was najważniejsza. Mamy kukłę, mamy beczki. Czasami w beczkach coś się znajduje. Na przykład banana. Jak widzicie, wyzerowały nam się pieniążki. Wyzerowały nam się... To tego nie widziałam wcześniej, że są... O, ale wypas.
Tak, chcę otworzyć. Jestem świetny, jeśli chodzi o trażu szantowania. Cyt. Już to jakimś czasem nie znika, więc wola. O, a co to było? Chociaż bije ich na tak. Naładować skilla. Zrobimy sobie coś tutaj. Tutaj na dole, jeżeli wszystko jest troszkę mniej randomowo, będzie sklep. Oj. To może grafika mnie w tej grze urzeka. Wow. Jedz. Nie dałbym kawałek mięska! Dajcie mi kawałek mięska! Ale zrobiliśmy 17 potworów, zebraliśmy 21 golda, 8 duszy. You dead, what's this? Your soul is different. Oczywiście, bo nie mam duszy. No i oczywiście, gdybym ją miała, byłam powerful wciul. Dźwięk. Ale mam te kluczyki, bo właśnie tutaj już na pewno kluczyki kosztują. O, już ty w mordę, słuchajcie. Jak widzicie, to wcześniej kosztowało 5, już kosztuje 7. Czyli trochę na zasadzie Roach Legacy. Widzę, że jak masz się dusze, których się nie wyda, to też się je traci. Ale słuchajcie, dostaliśmy Magusa. Tak, on się przenosi. Taki trochę ten jak Dungeon Defender. Nieznany podium, pijemy! Co tu się stało? Ale ja właśnie wysyłam... Fajną... Nic, nieważne. Wcale nie jest tak, że mi smutno. Nie. Ale ja właśnie wysyłam fajną... No nic, mamy ziomka starszą, tutaj się może bronić.
Wygląd postaci jest różny i możemy ją sobie customizować. Dawaj. A, bo to mam albo... To ja chcę to. Właśnie tak ogólnie to można tutaj dojść, na przykład też do sklepu. O, my się doszło. Co to w ogóle jest za ziomek? Wypiłam coś, przez co nie mogę atakować. Nie no, jeszcze lepiej niż tamto. To jest tam achievement. I to wcale nie jest tak, że znowu zginęłam. Znaczy ja wam chcę pokazać różne postacie, dlatego tak często ginę. I to oczywiście o to chodzi. To tylko o to chodzi, to wcale nie chodzi o to, że ja lamy w tą grę, nie? Ja po prostu staram się ją zaprezentować jak najlepiej. Jeszcze jest gościu z łukiem, o. A na przykład możemy dostać już. Silniejszy, a jako skill ma... nice. Podoba mi się. Najemy dziadów. Się wypierdzieliłem na mojej skórce, ba! Co czego mi tu brakuje? Wszystkiego dodża. No, 6 minut życia przypadek. Tak, przyjdźcie mi skrzynką w łeb. Wyrzuciłam kostkę. Co wam sklep pokazać? Ostatnio jak tak wlazłam w taką bramę, to byłem sklep, ale... To było ostatnio! A bo on nie potrafi w górę strzelać. Smutno. Są oczywiście pułapki. Ale skilla użyj. Ale mam 10. Aha, a bo tym sobie odblokowałam cele. Będzie za 9. Zobaczmy, co nam tu przyszło. Na 2 te dziubaski jeszcze nie walczyłam. Ciebie nic nie chcę, a ty co mi dasz? O, dostałam coś za darmo. Może tak naprawdę powinnam na początek sprawdzić, co moje skiny robią. Okej, to jest dobrze. Dobra, myślę, że jest...
chcecie więcej Lost Castle, to standardowo komentujcie, subskrybujcie. Wasze łapki w górę są mile widziane. Bardzo mile, zwłaszcza jeżeli doceniacie. Tak, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli doceniacie to, jak ładnie potrafię umierać w grach, żeby wam właśnie pokazać różne postacie, różne bronie, to, jak wyglądają różne sale, to, że to na pewno jest generowane przypadkowo. Ja po prostu staram się o was dbać, jak tylko mogę. Więc to tyle na dzisiaj. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam, skina, trzymajcie się i cześć!